Dzień dobry, kłaniam się nisko. Chłopaczki. Kłaniam się nisko, pani. Panie Ino, wejdzie pani podepnie, bo Karol nie umie. A wiecie, jak to się mówi? Kłaniam się nisko po same... Pisko. Tak. Dokładnie. No. Ja to słyszałem. Już witam panią serdecznie. Już do pani podchodzimy. Witam panią serdecznie na naszym gospodarstwie. Witam Karol bardzo. Karol, nie przesyłkę taką delikatną. Mam do pani... Nie, pani pożyczała od nas, znaczy od nas, no my od pani pieniążki. A ja ostatnio zamówiłam przesyłkę i cholera, nie tu mi to poszła. Proszę pani Janino, tu w koparcie jest 10 tysięcy, proszę bardzo. O. Gdzie poszła? Aż! Ja słuchaj! Ale pytam się, gdzie pani Janina tą paczkę wysłała, że kurde Bela nie wie. Zamawiałam na chałupę, aż śmeciura poszła 80 km dalej do paczkomatu. To jak by pani zamawiała i nagle paczka w paczkomacie, tak? Ta, bo śmaciury pomyliły. Komplikacje alpejskie, droga pani Janino. A zna pani tego piosenkę? Bo ja ułożyłem taką piosenkę do pani Janiny. No! O tobie, kochana, o tobie myślę wciąż. Do pani Janiny. O mnie. Janino, a kiedy będzie pani syn, bo chcielibyśmy z nim spędzić przynajmniej jeden dzień? Nie to będzie. Ja go za siebie. Ja mu powiedziałam, masz zakaz tu. Już nie przyjedzie? Panie Nino, jest jedna zasada. Nie przyjedzie. Teraz na ci schodzi, to wiaderko. O, ja takie same. Takie same wiaderko w kuchni mam. Nasypałaby pani zboża naszym kurom, tym kurczaczkom, tylko pani nie porozdeptuje ich, dobra? O kurde blade! Ja znowu jeden. Ale jej. Wyleciał! Jak można nie uważać na takiego kurczaczka fajnego, słodkiego? Ja nie wiem. Nie wiem, ty, może już będę jechał tam siać, co? Czy... No nie, cześć, to nie ma czasu. Nie głupot, jak to mówią. Jak to mówią, tak to mówią. A z którego wora? No, z tego... pszenicy pani da, z tego niebieskiego. Z niebieskiego, tego co otwarty jest z brzega. A ja nie silna. Wiaderko i Ośka, jak to mówią. Pyskę nie bierze woreczka, tylko bierze sobie pani wiadereczko i ogień na tłoki. Ta malutka blondynka. Pani by nam coś troszeczkę mogła pomagać, bo my jak rozwiniemy gospodarstwo, to chcemy panią ogólnie zatrudnić. W jakim charakterze? W charakterze konnego, wie pani? To samo chciałem powiedzieć. O jajku. Stać się pani najbardziej lubianą osobą w Polsce. A co, ja kapuśka? No, kapuśniak nawet. O, się wyjdą, patrzę ekspresowo. Aj, ten Nord, coś tam, ja to jest lista robota. Ty jedź rzepak tam ogarnij. Jadę rzepaczek ogarniać. Moi widzowie, tak naprawdę ostatnie siewy dzisiaj, no bo tu już będziemy mieli wszystko ogarnięte. Myślę, że czas do października to na spokojnie będziemy mogli sobie przewinąć, ale w dzisiejszym odcinku jeszcze udamy się odnośnie sprawy tego gospodarstwa. I tutaj pani Janino, fajnie, że pani dzisiaj jest. Słyszy pani, bo ja nie wiem, gdzie pani ogólnie... Słyszę, ale już chodzi. Mam w dupie te karmienie tych gadów. Nie będę ich karmiła. A dała pani chociaż cokolwiek im? Kopa. No nie, no, ja idę dam im, no bo to z panią to był taki pomocnik z pani. Jakiego to kopa? Panie Nino, chcielibyśmy, żeby pani nam cokolwiek opowiedziała, bo pamięta pani tą mapę, co my znaleźliśmy, no nie? No tak. No, no i wie pani, gdzie ona nas doprowadziła? No! Gdzie? No nie wiem, czekam aż powiesz! Do lasu. No, na grzyby. Tak, i w lesie, droga pani Janino, jest gospodarstwo, które jest w stanie takim... A co ty tu posiał? Agonalnym. Nie jakimś tragicznym, ale takim, no też nie za dobrym, pozamykane na kłódki w ogóle. Jest obora, jakaś tam chyba stodoła jest, jakiś budynek chyba ze stodołą połączony i dom. No i co? Nic pani nie wie na ten temat? Aj tam, a co ja będę gadać? No właśnie chcielibyśmy się czegokolwiek dowiedzieć, bo ja dzisiaj jadę ogólnie tam na tamtą wieś póki widno i popytam ludzi, o co z tym chodzi, bo wie pani co, jakby tam weszliśmy, to jakby coś próbowało nas stamtąd wystraszyć. Nie wiem, ale ja czułem takie wewnętrzne, takie dziwne wewnętrzne emocje, coś. No nie? I czułem coś takiego, jakby nie wiem, Janina była na przykład już w stanie agonalnym.
Dlatego musieliśmy wrócić, żeby to sprawdzić. Ja wam mówię, zostawcie ten temat, bo tam są diabły. Co? Jak? Są diabły! Ja nie chcę wnikać w ten temat. Pani, no kurde, no może ale... jakąś stówkę dać za to, nie wiem, żeby pogadamy na ten temat. Ale najważniejsza jest rzecz, to pani wiedziała o tym gospodarstwie, tak? No wiedziałam, ale chłopaki tam. Ale co, no możemy się dowiedzieć, bo kurde, my byśmy chcieli wiedzieć, bo to jakby... No właśnie. My znaleźliśmy też... Może... A właśnie, że... Mikał! Otwierać. Bo nie powiedzieliśmy najważniejszej rzeczy widzom. No. My, patrząc widzowie w papiery, w spadku, dostaliśmy jakby cały majątek, więc tamto też jest nasze. Znaczy no, jeżeli to jest wujka faktycznie, jeżeli, jeżeli to jest wujka. Wypowie na ten temat. Bo znaleźliśmy list i jeżeli, to było na gospodarstwie ten widzowie, ta mapa, nie? No jeżeli faktycznie to jest wujka i my chcemy to się dowiedzieć od pani Inny, czy to jest wujka? Chłopaki. Albo ciotki. Albo ciotki. Sprzedajcie ten teren. Ale dlaczego? Ale panie Inno, no my nie wiemy, czy to jest nawet wujka czy ciotki, my nic nie wiemy o tym, rozumie pani? Chłopaki, tam klątwa jest na tym. Jaka klątwa? Jaka klątwa? Klątwa sztywnego wujka. Poczekaj. Ale wujek... Wujek gdzie pomarł? Bo ja bo już... Bo właśnie my, Michał, o tym do końca nie wiedzieliśmy. Znaczy ciotka, to ja wiem, że tu. Ciotka tu, ale wujek... A wujek? Pani Janino, czy może pani troszeczkę objaśnić to, co pani teraz właśnie powiedziała? Po prostu wujek zesztywniał, ale nie opuścił tamtego gospodarstwa, bo wujek po prostu... O Jezu, co ja będę wam mówiła? Wujek po prostu się pochuśtał! Co? No, no ale pani Janino, jeszcze pani jedną rzecz tam zasadniczą dla mnie przynajmniej powie. To gospodarstwo, na którym my teraz jesteśmy, to to było gospodarstwo od strony, nie wiem, no ciotki, czy od strony wujka, od rodziny? Chłopaki, ja już nie będę wam nic mówiła. No bo, to jeżeli wujek tam zrobił to, co pani mówiła, i on na przykład, nie wiem, straszy tam, albo coś się w ogóle stało złego na tam, w tamtym miejscu, to, to od czyjej strony to jest gospodarstwo, od wujka, czy od ciotki? No tamto! Właśnie. No? O dwójka. Bo dlaczego ciotka była tu, a wuj... Aha, czyli mieszkali rodzice wujka. Tak! I wujek ogólnie stamtąd pochodzi, tak? Tak! Okej. Okay. A tutaj go przeprowadził się, bo to od ciotki strony, tak? Te gospodarstwo było wcześniej. No bo tam... Tak. Ale po tam prostu... Tam są pola normalnie, tam trochę dalej jakby pójść, to oni w sumie daleko nie mieli tutaj. Też to nie jest jakoś daleko, widzowie, od drogi głównej. Bo my wam za bardzo tego nie pokazywaliśmy, ja dzisiaj wam to miejscowe jeszcze bardziej pokażę. Po prostu ale... pod koniec nie była ma. Afera. Jaka? Wujkowo-ciotkowa. Pokłócili się czy co? W sensie? Po prostu się rozegrali. Jak to? Rozstali się? Nie, po prostu się pokłócili. No i co dalej było, że się pokłócili? No już powiedziałam! Co wujek zrobił? Że się wujek pokłócił? Tak. Aha, tak. O ja pierd. Ale to ja pierd. On uciekł tam do lasu, to już wtedy, jak on to zrobił, to już było opuszczone, tak? Tak. Mhm. Bo on tu mieszkał. No całe życie tutaj mieszkał, no to my wiemy, bo... Znaczy całe życie, no. Odkąd tutaj się ożenił, pewnie z ciotką znając życie, no nie? Tak. Co tu się dzieje? Czego my się w ogóle, czego my się dowiadujemy? Nie zna pani historii na przykład rodziców wujka? Znam. I mogę o nim opowiedzieć? Ja nie będę opowiadała. Wy... Ale my chcemy wiedzieć. Ale ja nie będę, ja nie chcę do tych czasów wracać. To co ale trudne. Ale byśmy coś też chcieli wiedzieć, no kurde, no co tam się wydarzyło. Chłopaki, wiecie co wam proponuję? Bo ja naprawdę nie chcę w to mieszać swoich palców. Ja nie chcę, żeby wujek przyszedł na moje gospodarstwo i żeby u mnie była klątwa wujka. Ale ja wujek przyjdzie. Ja nie chcę do... Ja nie... Jak nie straci? To czemu jest klątwa? No, ale jaka klątwa? Na czym to polega? Nie wiemy co tej klątwie, panie Nino. No, po prostu jest opuszczone gospodarstwo. Nie, nie, nie po prostu. Tam jest wszystko... Wujek zaznaczył, zrobił normalnie mapę, no bo to kto mógł zrobić tą mapę? Wujek zrobił mapę, gdzie idzie?
Ale czemu my tę mapę dopiero teraz znaleźliśmy? No właśnie, to jak ktoś wcześniej odnalazł. Ciotka go odnalazła, czy jak? Bo ja... Odnalazła! Odnalazła, a mapę na pamiątkę se wsadziła. Aha. Do butelki. Aha. No to powiem pani, że taka no mocno ciekawa historia tak naprawdę i chłopaki, trzeba będzie to spodać. Nie! Wy w tym nie drążcie! Ale musimy. Nie, no ja tam pojadę dzisiaj na ten, tam na wieś, bo tam też ludzie mieszkają bliżej tego gospodarstwa. Michał, mówiliśmy, że dzisiaj pojedziemy tam razem, nie? Ale mi coś wypadło, wiesz? Ale co ci wypadło teraz akurat? No to muszę podjechać później, wiesz? To wiesz, że ja BMW-kę wezmę? Dobra, ale to może sam dasz radę? Masz rację, Karol, nie jedź tam, bo... Dasz radę sam, nie? No ja podjadę sam, no ja nie będę czekał na ciebie, przecież to trzeba załatwić dzisiaj jeszcze. Masz rację. No, to nie to, że się boję czy coś, tylko wiesz, może coś załatwić. Ty się nie boisz, bo ty się niczego nie boisz, przecież mówiłeś ostatnio. No, wiesz. No i widzowie, trzeba jeszcze poruszyć jeden ważny temat, jak tutaj pani nam troszeczkę powiedziała. Mieliście rację. Mieliście rację w stosunku do Karola. Co? Wszystkie komentarze były zgodne. Widzowie! Tak, nie wierzyłem, przepraszam. Widzowie, czemu żeś tam mnie podpieprzyli? Tylko tyle chcę się was zapytać. Czemu żeście mnie podpieprzyli? Gdyby nie wasze komentarze, to ja bym wtedy nie poszedł, bo to było podejrzane, jak tutaj policja jeździła. Karol jakimś busem coś zaczęli cudować, zmyślać z Janiną. I powiem wam, że jeszcze lepszą ciekawostkę. Może Janina była sztucznie wtedy porwana? Co pani na to powie? Nie, no nie. Że nie współpracowała z Karolem? Tak. Nie! To prawda, Michale. Mówisz, to prawda. To prawda, Michale. Pani na pewno współpracowała, Michale. Jak się pani z tego ma zamiar wytłumaczyć teraz? Słuchaj! Czy ty jesteś normalny? No ja nie wiem. Widzowie, napiszcie mi odnośnie... Czy ty jesteś... Michał! Michał, czy ty jesteś roz... Panie Nino, ja pani od razu tłumaczę. Jeżeli pani maczała w tym palce swoje, w tych wszystkich rzeczach, co maczała, pani mówiła z Karolem, to od razu ja lecę pierwsze co na komisariat. Dobra, powiem całą prawdę, Michał. No? To Janina wkręciła mnie do gangsterów. I groziła mi bronią. Ja nie... Słuchajcie, ja nie będę się tłumaczyła, bo prawda sama się obroni. To jest jedno, widzowie, a wy napiszcie do Michała. Michał, czy ty jesteś roz... Nie, bo widzowie tak nie napiszą. Widzowie tak nie napiszą, bo widzowie są kulturalni. Koniec zabawy. Lecimy na komisję. Rączki w górę! Trzeba zgłosić, trzeba to zgłosić. Ja nie wiem, Karol, jak idzie ta sprawa, ja się najbardziej obawiam, że ja wtedy głupi pojechałem tym busem z Karolem na sam koniec. Jak nie widzieliście odcinka, obejście ostatni odcinek u Karola, ale... Michał, ale to było ukantowane, po to wszystko było, żeby twoje odciski palców za nim były, żebyś ty poszedł do więzienia. Ale ty go podpaliłeś w efekcie finalnym, także tam odcisków chyba nie będzie. A pamiętasz, jak ci podawałem rękę raz w takiej rękawiczce? No, co mówiłeś, że pomidory będziesz zbierał? No to po to, żeby twoje odciski palców zebrać. O nie, no co te se jaja teraz robisz? Nie, mówię szczerze, pójdziesz niedługo do więzienia. Ja zeznam na wszystko, ja od razu pierwsze co, to proszę o makowca, idę w małego świadka koronnego, tak? I od razu lecę do ten, zostaję konfidentem takim największym w Polsce. No i szacun dla ciebie za to. No, i ty pójdziesz pierdzieć pasiak, a ja będę na wolności uprawiał całe gospodarstwo moje, ale plan idealny, widzowie. I będziesz miał wszystkie pieniądze dla siebie? Tak. O kurwa. Dobra, weźcie, nie wymyślajcie takich pierdół. No nie, no to żartujemy, pani Nino. To już to żarty, pani Bzino. Mnie zaraz denerwujecie. A tego pani tematu z tym wujkiem to nie drążcie, proszę was. Dobra, nie będziemy drążyć tematu z wujkiem. Pani Nino, wsiada pani w Ursusa, posieje pani tutaj do końca, jeżeli pani umie. Ej, Michała, znasz takie powiedzenie? Wsiada pani w Ursusa, bo nie gasiłem. Ej, a znasz takie powiedzenie? No jakie? Z wuja jest kawał! Hu! Wsteczki? Chusteczki. Nino, nie znam takiego powiedzenia, ale w każdym bądź razie jadę sobie popytać ludzi w tamtym miejscu, w tamtej okolicy, jak to wygląda. Ja już, Karol, biorę BMW-kę, jak ty się obsrałeś, nie masz czasu. Znaczy, to ja nie mam czasu, wiesz? Tak, nie masz czasu,
podjechać, no to ja sobie podjadę po prostu na własną rękę, widzowie. Znaczy, bo ja nie mam czasu tego typu. No i popytam, jak to wygląda sprawa. Mi się zdaje, że ta historia pani Eniny jest mocno przekoloryzowana, no bo nie oszukujmy się, no... Karol, my jesteśmy w dwóch Dasibi, Eniny już nie ma. Jakim cudem? Powiem ci tak, ja nie wiem, ale nie wiem, znaczy, ta historia też może być tak naprawdę taka półprawda. A co jeżeli to prawda? Półprawda, pół gówno prawda. A powiedz mi, Jackson, co jeżeli to jest prawda? Co wtedy? Jeżeli pojedziesz tam i coś ci opęta? Weź, wiesz sobie w jakieś klątwy, Karol, no nie gadaj mi głupot przed pojechaniem tam. Ja na przykład, ja bym pojechał z tobą bardzo chętnie, bo się nie boję, nie mam czasu, wiesz? Wiem, no bo siejesz, to wszystko logiczne. Ty lepiej tam zaraz pojedź, skontroluj Janinę, jak ona robi, a my, widzowie, widzimy się już bliżej celu, bo ja już skręcam, o kurde, jakie tu wertepy, w drogę pole. Co wiem, mam teraz malutką prośbę, czy możecie zostawić mi łapkę w górę i subskrypcję? A jeżeli nie, oczywiście to zrozumiem, ale jeżeli możecie, to zostawcie mi łapkę w górę i subskrypcję, widzowie, lecimy po 100 tysięcy subskryberów na moim kanale. Ja jestem na polu, zobaczcie, już nawet delikatną fryzurkę zahodowałem, widzicie? Już powoli zmieniam się w normalnego obywatela, jak to mówią, no, normalnego obywatela, bez żadnych, widzowie, konfliktów. Jak dobrze oglądaliście poprzedni odcinek z tej serii, no to wiecie, że już troszkę, znaczy nie troszkę, odbiłem od tej całej grupy przestępczej, mam już po prostu, widzowie, dosyć, ale nie ukrywam, że cały czas oglądam się za siebie, nawet pracując tutaj tak na polu, bo jakby po mnie teraz zajechali, to nie miałbym szans, żeby uciec z tym ciągnikiem. Ale nie chcę nawet mi się o tym, widzowie, myśleć. Zaraz wracamy do domu, bo tam jest pani Janina. Michał ogólnie pojechał do lasu tam posprawdzać. Dowiedzieliśmy się na temat tamtego pola pewną historię. Znaczy to w lesie ogólnie jest gospodarstwo. Jak oglądaliście odcinek Michała, to wiecie. Dowiedzieliśmy się taką historię troszkę nierozwiniętą, bo pani Janina coś tam mówiła, że tam podobno, wiecie, nasz wujek podobno depnął, widzowie. Ale nie w naturalny sposób, widzowie. Depnął poprzez, że tak powiem, huśtanie. Nie chcę wprost mówić. Możecie to zinterpretować. No i podobno to był po jakiejś kłótni, że on wyszedł, po jakiejś kłótni z ciocią, że on poszedł i zostawił właśnie taką mapę, żeby kurde kogoś nie może odnaleźli. Nie wiem, ale Michał pojechał to sprawdzić. Ja, widzowie, nie to... O, na się mi zabrakło, będę musiał podjechać. Ja, widzowie, nie to, że ja się tam bałem pojechać z Michałem, bo to absolutnie nie o to jakby chodzi. Nie wiem, czy mnie słyszycie, ale myślę, że słyszycie, tylko że po prostu to jest bardzo głośny ciągnik. I to nie to, widzowie, że ja się na przykład bałem tam pojechać czy coś, bo ja, widzowie, się nie boję, tylko po prostu nie mam czasu, żeby tam pojechać z Michałem, bo naprawdę nie mam czasu, bo jestem zajęty. Muszę zobaczyć teraz, jak tam Janina posiała u nas na gospodarstwie, bo o to też się obawiam. Zaraz zobaczymy, widzowie. Jedziemy. Nie śpimy. Ogólnie robota musi być zrobiona, ponieważ nie ma przestojów. Tutaj na łące też wyleliśmy gnojowice. No ale kurczę, jakoś to idzie. Musimy też, widzowie, rozwijać to gospodarstwo. Jak będzie jakaś okazja na jakąś dzierżawę, oczywiście weźmiemy, bo no, potrzebne nam jest pole. Takie maszyny, jakie mamy, wystarczą, żeby po prostu jakoś tam obrabiać to. Na razie mamy dosyć spory, uważam, kawałek pola. No i na następne żniwa musimy kupić sobie bizona już takiego, widzowie, jezdnego, bo tym kurde kombajnem, co teraz robiliśmy, no to tragedia. O, Janinka. Witam! Cześć! Dobra, teraz szybki tak. Zenie? Czy dobrze robota... Ale czemu ciągnik jest odpalony? Dobra, trzeba sprawdzić, widzowie, czy... Czekajcie, zgaszę tylko Ursusa. Czy z... Japi. No i zobaczcie, jak ona posiała, no. Widzicie wy to? Tutaj... A tu na polu? Tu to pewnie Michał siał. No nie, no kur... Porobiło mi jak, nie muszę to poprawić. Nie, no idę z nią pogadać, bo to... Roboty, ciężko dobrze zrobić robotę, widzowie. Gdzie ona poszła? Pewnie do swoich tych... Zaraz zobaczę, gdzie ona jest. Halo? Pani Janino? Janino? Ej! Ale gdzie ucieka?
A halo? Co? Czemu pani nie na takie umijaki tam porobiła? Nie! Pani... Kino! A weź chodź! Bo ja dawałam kurakom waszym pszenicę, ale oni już nie chcieli, no. Ja swoim wysypię. No ale tyle pszenicy? Tyle pszenicy będzie sypać swoim? O ja pierdzielę, no kurde, całą taczkę. Toż dawaliśmy Janinie Tuma swoją. Dobra. Czy może pani nam nie kraść rzeczy? Jeszcze wezmę worek. Oczywiście pani nie, oczywiście pani nie, nic nie kradliśmy nigdy. Pani, no proszę zostawić to i pójść na chwilkę ze mną, bo muszę coś pani nie zaprezentować. I no dopytać dobra. Się, o co tam chodzi. A bo możesz mi worek wsypać? O kurde, kto to tak popier... O skurczybyk. O ja pierdzielę, zamykam bramę, to do gangsterzy, widzowie. Pani, no tam pojechał ten kurde gangster, jeden z tych gangsterów. Memko. Co chcesz? Pani... Co tu się stało? Czemu tu są takie omijaki porobione? To nie ja. A kto? Święty Piotr? Michał! Ta, Michał, ja widzę, gdzie Michał robił. Tutaj Michał robił. Nie, tam ja robiłem. No na pewno. Ja muszę teraz wsiąść do Ursusa widzowi i to pogarniać, skurczybyk. Daj tam rywa to. Dzięki, o. Dzięki. Dobra. Lux. Zimy, no kurde, ale dużo w sumie nie ma, no ale mimo wszystko troszkę trzeba ogarnąć. Ach, ta pani Janina, ach, ta pani Janina widzowie, no. Czy Halo? Janina? Tak? A co robisz? Poprawiam omijaki. Po Michale? Popiję dużo wina? Oczywiście, pani Janina. Janina! No. Ja ale dobra, to poprawię, no dobrze, że i pani Janina trochę pomogła w sumie. Liczę się, ale same chęci to tak nie wystarczą, pani, no wie? Wie o tym? Wystarczą! Nie, same chęci nie wystarczą, to trzeba i troszkę takiego pomyślunku, troszkę takiej wiedzy mieć. Jak to, kurde, roboty robić ogólnie. To troszkę, widzowie, trzeba podjechać. Mamy tą tutaj piwnicę z niemykami. Tak myślałem, widzowie, żeby podjechać, może jeszcze coś sprzedać. Ale to może na spokojnie ogarniemy. Trzeba by było zadzwonić do chłopa, dopytać się, czy on by to przyjął. Dobra. Ciach, ale będzie po... To jak ogólnie ogarnę to mijaki? Wszystkie pola już mamy zasiane, elegancko przygotowane. To ja się tą taczkę wezmę! Więc to na spokojnie. Ej, kto tam się kręci? Karol! Ej! Ktoś tu był? Czyli się wydawało. Karol! A może mi się wydawało. No? Jeszcze jedną taczkę tą wezmę. Nie! B! Stój! Nie! Panie Nino! Tą ja wezmę! Ale to my zaraz nie będziemy w ogóle... Nie będziemy mieć w ogóle zbożek, pani Nina, tak będzie nam podpierdzielać to. Ja tylko tą... Złotych. Tylko tą jedną, wiesz? Jedną? A co przed chwilą ja widziałem? To może jak mi nie było, to już poszło tam z... Cztery takie. Pięć. Nie no. Sobie tu postawię Ursusa. Światła tylko zgaszę. Pani Nino. No nie, no już poszła. Ało. Pani Janino, no nie no. Czekaj, to ci jedną. Jak pani Nino mówi, że już pięć poszło? O, już nie chcę brać. Odstawiać to raz. Ja tu postawię. Ej! Ej! Nie ej! Tylko ja to z tym zasuwam na gospodarstwo. Ale z ciebie dziad! Ja dziad! Pani Ina nie ma na przykład odwagi, znaczy odwagi, po prostu honoru przyjść się zapytać? No nie pytałam! Czy może wziąć? Nie, ja nie słyszałem, że pani... Poczekaj pani Ina, bo ktoś chodzi. E! Coś szukasz? E! Szukasz coś tutaj? Widziała pani Ina? Co to był? Kurde, po mordzie nie poznałem. Ej, a to nie był ten łypek? Obserwują mnie. No właśnie, obserwują mnie cały czas. Zamknie pani na bramę szybko. A co on? Bramy nie przeskoczy. Jak będzie chciał, to i tak przeskoczy. No to po co pajacować? Pani Ino. Co? No nie wiem, pani Janino, no kurde. Przychodzą, obserwują mnie, kurde. Ej, a te ziemniaki będziesz sprzedawał?
Nie ogólnie, pani Janino, ale... Wychodź z tej kukurydzy, raz! Wychodź! Widzowie... No i gdzie on jest? Ja pierdziele, jestem cały czas obserwowany. Ja ogółem bym się wzięła te dwa worki jeszcze. No! Ale zieniaków, zieniaków! Kurwa... Pani Nino, ogólnie zróbmy taką zasadę. Jeżeli pani Nina chce coś od nas wziąć, przyjdzie. Ej, a tej szopy nie było! Była. Pani Nina była. Musi... Była. Na 100%. Była? Jeszcze kurde, to było już ze 30 lat temu ta szopa. Mam Alzheimera. Jak tu jest jeszcze... Nie, zwykła blacha jest tu położona, bo tu pewnie zmieniali. Ale... Ej! Ej! Zatrzymaj się! Gościu! Gdzie ja go tu znajdę w tej kukurydzy? Ej, Karol! Co? Ja idę. Gdzie? Do domu. To idzie pani... Bo ja muszę czasu... Ja muszę czasopismo czytać. Jakie czasopismo? Czasopismo! Gazetę. O czym? No gazetę. O czym ta gazeta? A o czym? Gazeta poranna. I co tam jest ciekawego napisane? No co? No wiadomości ze świata. No dobra pani, to niech pani nie idzie, ja tu będę obserwował gospodarstwo ogólnie czy tu. Jak coś to mnie wołaj. Dobra, dobra, dobra. Ej, jakiś chuj mi ukradł ciągnik! Co? No weź co? Kurwa go! Ja pierdzielę! Łaj kontro! Stojaj ty, śmaciarzu! Spokojnie, Panino! Stojaj ty! Stoj, gościu! Ale ci łeb ukręcę! O, żeś ty, łachudrańcu! Stój, nie dam rady go do... I będziesz zabity! No i dobra! No i super! Ukradł mi, śmaciarz! Łachudra! Ma pani na kamery? Uuu, słuchaj, jak ja dorwę tego padalca, to mu łeb urwę i do szyi mu nasra, ja słuchaj. Pierdziele, no a łeb na płocie zawisze i będzie trofeum. Dobra, dobra, dobra. Zadzwoni pani na policję i ty. W dupie mam to! O, policję. Zawracają, zawracają, zobaczcie, będę gonić kogoś. Ało do mnie, ało do mnie, widzowie, do mnie! Co jest? Dzień dobry, pan Karol. Dzień dobry, witam. Otworzy pan bramę, mogę wejść do pana na chwilę. A po co? No mamy sprawę do wyjaśnienia. Jaką? Proszę pana, coś się jara! Panie! Ktoś pod... Szybko! Proszę pana, ma pan może straż pożarną tu na podwórku? No nie ma, panie! Kurde, jak to ugasić? Ja pierdzielę, nie wiem. Proszę pana, to niech się spalą może te kurczaki. No gdzie kurczaki? Ja... No już. Już jeden leży. Panie, czekaj pan, konewkę wezmę. Poczekaj pan, jakoś tu ugasimy szybko. Panie, on sztywny. Spoży... Poczekaj pan, szybko tu ugasimy jakoś. Dobra, zrobiłem pauzę. Wezmę to. A, dobra. Dobra, kupiłeś. Dobra. Ale jest to kupione już. No, mam. Panie, szybko tym panie, trzeba, tym gaz trzeba. Gaz pan tym weźmie to. Ja pierdzielę. Proszę pana, bo kręci się ktoś na moim gospodarstwie cały czas. Ktoś podszedł, szybko podpalił. No ja się wcale nie dziwię, że się ludzie kręcą u pana. Kręcą się, kurde, ktoś się cały czas kręci i przez cały dzień, proszę pana. Chłopa, kurde, gaszę i gaszę, poczekaj pan, kurde, no gasić i gasić. Oło, poszło, dobra. Udało dobra. Się. Słucha pan, dobra, zostaw już pan ten szlauk. Kurde, tylko ten kurczak padł tu u pana jeden. A odżył chyba trochę. No tak nie bardzo. Dobra, trudno. Dobra. Czym pomóc? Proszę pana. Pan Karol, tak? Zgadza się. Jest pan podejrzany. Masz przesrane, Karolu! Gdzie? Ało, ktoś ten. Pojechał tam. Jest pan podejrzany o prowadzenie grupy przestępczej. O prowadzenie? No tak, jest pan głównym szefem według tych doniesień ludzi. Co? A mówiłeś to do doniesienia do nich? Tak, do nich? Napłynęły do nas anonimowe zgłoszenia. Aha. Z internetu. Z internetu, tak? Mhm. Że ja jestem szefem, proszę pana, tak?
Tak, grube przystępy. Karol, ty sześciono! No i w dzisiejszym dniu będzie pan aresztowany, no i na razie do wyjaśnienia sprawy będzie pan wprowadzony do aresztu na 180 dni. Więc to jest konieczne? Proszę dać mi ręce do tyłu. Proszę pana. Wie pan coś o kradzieży samochodu, o napastowaniu starszego pana, o porwaniu sąsiadki? Zdechniesz tu! Zatrzyma go pan! Ja jestem szefem? Ten, co się tu zatrzymuje, jest szefem. Ale jak to? Tak! Ten, co się tu zatrzymuje i gada, ten jest szefem. Czyli jednak pan coś tutaj wie, tak? O tej sprawie. Wiem, dużo wiem. Proszę pana, ja panu oferuję pójście na taki układ. Nie. Może zostanie pan małym świadkiem korony. Nie, tak zwany 60. Nie, dziękuję, proszę pana. Ja powiem panu wprost, ja sobie nie pozwolę, żeby oni teraz całą winę na mnie chcieli przekształcić i oni żeby sobie na wolności później dalej działali, tak? Proszę pana, jestem zastraszany. Jestem codziennie nachodzony w moim prywatnym, na mojej prywatnej posesji, zastraszany. Nachodzony, proszę pana, no i mam tego dosyć. Rozumie to pan? Zacząłem z nimi działać, wie pan czemu? No. Przyjechali do mnie na gospodarstwo, chcieli mnie porwać. Powiedzieli, że mogą mnie porwać pod warunkiem jednym. Że zacznę z nimi działać, dla nich pracować. Zacząłem, proszę pana. Musiałem o własne życie. A teraz tu się zatrzymuje chłop. Wykrzykuje takie rzeczy, pan go nie zatrzymuje? Jak to jest szef tej całej firmy. Znaczy, przepraszam, firmy. Grupy? Teraz to już firmy można nazwać, jak oni takie przekręty robią. Proszę pana, zrobimy tak. Ustań pan tutaj w drzwiach, bo ten gościu tu jeździ, on może się jeszcze zatrzyma. Ustań pan tutaj w drzwiach i gadaj pan niby ze mną, tu się patrz, okej? On będzie myślał, że tam stoję, a ja się schowam w krzakach, jak on podjedzie, to ja po prostu podbiegnę, chwycę go za gardziel, strząchnę nim jak szmatą. Dobra. I wie pan, wyciągnę go, zrobimy konfrontację, okej? Dobra, zróbmy tak, dobra. No, że niby gadam, no, dobra. No, tylko tak patrzy się pan, o tutaj, o w ten sposób pan stoi. Dobra, stoi. I taką. Krzywo pan się idzie schowa, dobra, bo on zaraz będzie tu będzie przejeżdżał, no. Na pewno. Dobra, a ja idę w krzaki. Jak on podbiegnie, to jak szmatę go wyciągnę. Dobra. Dobra, tu sobie gnij. Udawaj, że gadasz tam. Gadam. Jak tam, kurde, może coś. Mnie ciekawe, kiedy on podjedzie w ogóle. Oni chcą mnie zniszczyć, ale ja na to nie pozwolę. Oni chcą wszystko przekształcić, że to ja byłem jakimś kierownikiem. Uważaj, jedzie, gadaj tam, jedzie. Dobra, gadam, no, dobra. Cyk, gadam sobie, niby, że z policjantem tutaj gadam. Gadaj, jedzie, dobra, uważaj. Dobra, spoko. Niby, już jest blisko. Dobra, niby, że sobie gadam. Ja, kurde, widzowie, jakie to jest stresujące wszystko, ja pierdzielę. Zaraz będę go łapał. Dobra, no. O kurde, padnij na ziemię! Schowałem się! Kurde! Wiesz co, ty miałeś rację! Kurde, to oka wyjął! Ja pierdzielę! Chłopie, ty goń go, kurde! Nie, ja go nie gonię! I to ja jestem przestępcą? Dobra, nie, gonię go! Goń go, pan, i to szybko! Ja pierdzielę, widzowie! Panie, jedzie za przeciwka, A zatrzymaj go! O kurde, wypadek! Ty chłop pewnie... Zobaczcie! Podejdę tu! Podejdę, dla bezpieczeństwa. Dobra. O kurde! A co pan narobił? Chodź się rysiaku, co on się robił? O cholera! Nie no, to ja muszę ciebie teraz aresztować! Jak mnie? Gościu, to jest przestępca, zobacz! Chłopie, wywal tą klamkę w kukurydze chociaż! Dobra! Dobra, wywaliłem. A ty co, bandyto? Ej! O kurde, przybiłem go chyba. Ty chłopie, on nie oddycha. Sorry. Chyba. Nie, oddycha. Coś na pewno. O! I co to robi? Co, Jaczku? Kim ty jesteś? Bandyciarzu! Jaczku, policja po ciebie jest! Brawo! Policja po ciebie jest, będziesz siedział za kratkami. No, narobiłeś brawo, teraz. Brawo, kolego! Narobiłeś. Brawo, kolego, wszystko powiedziałem. Dobra, ja cię kuję. Ja go kuję. Panowie, wypier ode mnie, bo ja... Słuchaj! Jak kaczki was zaraz! On wystrzela was jak kaczki! Dobra! Wysiadaj! Przebij! Bierz go za łeb! Wyciągam go! Dobra, kluczyki! Zabieraj mu kluczyki! Co mi tak głowa boli? Wyłaź! Weź go wyprowadź! Co, że szyba jest wybita? Dobra, chodź! Cholera, ja nie mogę chodzić, patrz na moją nogę! Dobra, zabieraj go pan szybko do tego! Ty! Ale zobacz, jemu kolano wyszło na wierzch!
Co się dzieje? Ogólnie mnie boli, jak ma, ja już przeciwko. O kurde! Kręcił się. Chłopie, kurde. Ty bierz go pan szybko do tego! Słuchaj! Do tego wozu. A wiesz, że twój kolega wszystko na ciebie powiedział? Co ty robisz? On już jest teraz tym, świadkiem koronnym. Nie jestem. Jest. Nie podpisałem żadnego papieru jeszcze. Wszystko jest jasne na ciebie. Ja nie pozwolę, żeby ktoś na mnie gadał. Jak ktoś na mnie gada, ja też powiem. Słyszysz? O kurde, on chyba semdlał. Dobra, bierz pan go za łeb i do... No panie, ale jak on zemdlał, to jak ja mam go wziąć, no? A co to mnie interesuje, jak pan go weźmie? Co to jest? Co bierz pan go... Bierz pan go... Uuu... Takie słowa pan pozwolił, panie policjancie? To ty... Chodź tu ze mną, bandytko. To ja, siebasz! Panie policjancie, to on nami rządził, kazał nas zas... Co? Panie, ja niczym nie rządziłem! To jest główny szef! Ja wszystko zeznam, ja chcę iść małego, świadka. Dobra, że cię będę. Dobra. Ja też chodźcie. Pójdę, ja wszystko powiem. Dobra, mam dowody, proszę pana, panie policjancie. Chodźcie ze mną na kolędę. Ja od razu mogę papier podpisać i ja idę na zeznanie już teraz, nawet na miejscu. Ja mam dowody, proszę pana, nawet, panie policjancie. Ej, kurde. Wyjdzie pan na chwilę z radiowozu. Nie odpala mi. Ja mam dowody. Da pan papier tutaj, ja szybko podpiszę i napiszę co. Proszę tutaj. Ale ja mam... Co? To jest główny szef tego, panie policjancie. Jak to się? Może pan włączyć dyktafon, ja już zeznaję. Dobra, a ty chcesz podpisać? Tak. Podpisz tutaj. Jak dwóch świadków koronnych w jednej sprawie, proszę pana, tak nie zobaczymy, dawaj, zobaczymy, który będzie lepiej mówił. Dobra. Ten, który będzie lepiej mówił. Ja pierwszy podpisałem papier. Dobra. No. To niech on się mi nie wtrąca. Dobra. Ale mnie to kolano boli. O. To nic, ona tylko trochę wystaje. Ej! Wstawaj! O kurde. Ooo! Panie! Chyba dobra. Nic z tego! To chyba ty musisz zacząć gadać. No i słuchaj, to ja wszystko mówię. Ten koleś jest głównym szefem całej organizacji przestępczej. I to on do mnie przyjechał, groził mi bronią palną, że jak nie zacznę z nimi działać, to mnie, proszę pana, odstrzeli. Tak. To właśnie on. I dawali mi zlecenia, proszę pana. Goj go! No to super. No i gratulacje, panie policjancie. Gratulacje. No ale podpisał papier. I co? No nie wiem teraz. Chyba muszę cię aresztować. Ale jak pan ma mnie bez żadnych, jak on nic panu nie powiedział nawet. Jak pan ma mnie zaresztować? No ale nie wiem, no podejrzany mi uciekł. To może lepiej, że on będzie świadkiem, a ja ciebie aresztuję jako podejrzany. Ale poczeka pan szybko! No kur... What the f... Proszę pana, to jakiś psychopata! Co tu się odpier... Bierze go pan szybko! Dobra, wyciągam go przez szyber dach. I kopa mu! Ja się odsunąłem, ja już wszystko wiem. Dobra, szybko odsuwam BMW-kę. Odsuń BMW-kę, żeby go przygniotło. Nie, bo mnie zawali. Uważaj. Chcę jeszcze żyć, ja chcę być świadkiem. Dobra, niech to idzie. O kurde, panie świadka mi zgniotłeś. Siedzi pod radiolką. Dobra, ja muszę wezwać wsparcie. Centrale, przyślijcie mi wsparcie, mam tu bandytę szygnioczelnego radiowozu, nie pytajcie jak to się stało. I drugiego świadka koronnego podpisanego, dawajcie mi tu wsparcie. O kurde. Dobra, proszę pana, zapraszam na gospodarstwo jak coś, jak przyjadą. No. Do widzenia. Widzowie. Do widzenia. Cóż, akcja taka, że ten, ale lepiej kurde, że go przygniotły widzowie, niż żeby miał mnie ganiać i w razie w mnie ukatrupić. Widzimy się w kolejnym odcinku, ja nie wiem co kolejny dzień przyniesie widzowie, więc musicie subskrybować kanał z dzwoneczkiem, żeby się dowiedzieć. Na razie.